No dobra. Myślę, że to będzie ostatnia gra na dzisiaj, bo niedługo będę miał obiadek, a jak zjem obiadek, to idę nagrywać ważne rzeczy. Co my tutaj mamy? Rafama i Barmanotrona. Czemu ja nie dostaję nowych heroesów? Barmanotron, Rafam. Dobra, weźmy Rafama. Zobaczymy. Dawno chyba nie grałem Rafałem. Barmanotronem pamiętam, że wczoraj przez wczoraj grałem. A Rafama nie pamiętam. Murloczek. Jedziemy. Pa, 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 pa. Nie mów innym, ale trzymam kciuki za ciebie. Co my? Panie, no takie rzeczy to się bierze, się mrozi. Przecież to ta okazja pierwsza klasa. Będziemy walczyć o smoka jakiegoś. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Może być taki Smoczysław. Może być. Jak się wszyscy tłuką. Teraz co my robimy? Robimy tak. Chyba odpuścimy. Zrobimy tak. Zrobimy tak. A czy my chcemy to frizować? Wydaje mi się, że nie bardzo. Myślę jeszcze. Myślę i myślę, że nie. Więc let's go. Lecimy dalej. Sobie radzisz. Uh-oh. I have bad feelings about this one. No dobra, trudno się mówi. Staliśmy kreaturkę, więc może być. Robimy tak. Kota bierzemy. Chwilę, co bierzemy? To bierzemy, bo to zagrywamy, nie? A to mrozimy, tak myślę. A nie będzie. Świetnie sobie radzisz. Perfekcyjnie. Dobry murloczek. Dobry murloczek nam popadł. Aczkolwiek giereczka na nie poszła nam tak, jakbym chciał.
Co tu poszło nie tak? O, to pojawia się pytanie. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Mam tu dla ciebie. Coś tam, coś tam. I coś tam, coś tam. Bestia, check. Murlock, check. Kurde, dobre rzeczy tutaj podeszły. Dobra, robimy tak. Robimy tak i robimy tak. Teraz tak, co tu ma największy stat? To. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Zaraz trójkę złapę z tych guli. Czy to jest pomysł na przyszłość? Nie sprzedawać, tylko gromadzić. O jejciu, no jeden szczur mnie zabije. Panie. Teraz chwilę. Jak ja to kupię, to tracę kota stąd. Więc warto byłoby co zrobić. Możemy zrobić upgrade. Możemy sprzedać to, możemy sprzedać to, możemy zagrać to i możemy kupić to. Może nie jest. A nie, Boże, przecież mam tego. Fuck, co ja zrobiłem? To było słabe. To sprzedamy. To zagramy. Bo to bestyjka była. No dobra, to teraz możemy zrobić tak i możemy zrobić tak. I możemy dorzucić jeszcze tego. Tego już nie zamrażam. A to zagram za chwilę, jak będę miał karczem na czwartym tierze. To odkryć piąty. Okej. Okay. Gra nam. Świetnie sobie radzisz. A mogło być tak pięknie, gdyby te szczury spalił. No ale i tak padły, więc jest okej. Ty, w ogóle wydawało mi się, że ciągle wygrywam, a ja jestem przedostatni? Aha, nie. Okay. I ostatnio przegrałem. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, robimy tak. Sprzedajemy kota. Po czym kupujemy to. Właśnie tego było ci potrzebne. Zagrywamy kota. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Przedajemy małego kota. O stronnika do tyłu i o złoto do przodu. Zagrywamy tego wariata. Patrzymy, co my tu mamy. No wezmę brana. Drugiego brana w takim wypadku. A po co mi tak? Tak patrzę na niego i chcę go kupić, a nie wiem po co w sumie. Dobra, chyba fakat. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Ma być. Myślę, że masz spore szanse na wygraną.
Hydra. To nie głupie. To się przyda. To może być. Bo Hydra jest bestią, a potrzebujemy jakiejś bestii. Bo chyba pójdziemy w jakieś takie menażeriowe tematy. Zobaczmy. Co będzie dalej. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Podnieś się po porażce. Dobra, tego smoka bym z chęcią przygarnął zamiast tego. Dalej. Mamy takiego. Ja w sumie nie wiem, tak na dobrą sprawę, co ja mam sobie z tym zrobić. Chyba nie, chcę go. Kolejny taki smok może być. Na pewno chcemy to tutaj. To mogę spylić. To też. To i to też. O. Interesujące, tego się nie spodziewałem. Właśnie tego było ci potrzeba. Jest Demonix. Kurde, nie wiem, czy chcę tego zagrywać. Bo jak go teraz zagram, to będzie problem później, żeby coś tu upchnąć na tym stole. A nie, to mogę sprzedać. To zatrzymam. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Dobra, mamy bestię, smoka. Mamy murloka. Mamy też demona w ręce. Potrzebujemy na pewno brana, żeby zrobić złotego brana. No i buffy do tej całej ekipy. I tyle. Ho! Jaki piękny cliff. Baby. Perfecto. Perfecto. Dobra, biorę to. No śmiało, wynajmij sobie. Biorę Hydrę. Wiadomo, przyda się. Tego też mogę wziąć. To mogę na szyjku sprzedać. To mogę stawić tu. Tym wariatem mogę zbuchować to. Wynajmij rekruta, póki możesz. Tu nic za specjalnie nie widzę. Tu używamy Hero Power, dostawiamy to. Hydra leci jako pierwsza. No to może tu stać. Demon ten, ale to na razie się chyba nie przyda. A teraz potrzebujemy przede wszystkim Murloka i Hydry, żeby złapać trójkę. A ten może być potrzebny jak stracę trochę życia, ale to kupować go w tym momencie raczej się nie opłaca. Więc skipniemy to. To no. Bestie. No jakbym tak Hydrę złapał teraz, to byłoby super. Jakby jeszcze ten buff poleciał tą Hydrę, to panie. Panie! Panie Janie. Świetnie sobie radzisz. Świetnie se radzisz, chłopaku. No, to jest dokładnie to, czego potrzebowałem. Muszę przyznać, że jakbym teraz odpadł, to byłbym troszkę smutny. Szczęście dostałem tylko za 22 i nie odpadłem. Fuck yeah. O, dobra. Jest Hydra.
Chwilę, to mogę od razu zagrać i sprzedać. Też mi się nie podoba. Dawaj pan Hydrę. Niestety nic z tego mi nie będzie potrzebne. Tylko nie wiem, czy ten typ, z którym ja walczyłem, nie miał... Znaczy, i tak to na pewno wezmę. To możemy kupić. Nagradzimy... Przecież nie, chwilę, bo może najpierw tutaj coś dostanę. Nope i nope. Nie, niestety nic. Prowokacje, no nie bardzo. Poison. Teoretycznie byłby spoko, ale bardziej bym chciał trójkę. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Świetnie sobie radzisz. Naprawdę nie mogę tego Murloka trafić, serio. Dobra, to wygramy. Bez większych problemów. Ale bardzo bym chciał jednego Murloczka, kurczę. Tutaj już podniesiemy sobie tier karczmy. Może Brana bym trafił. O, to też jest mega przydatne. Tu problem jest taki... Dobra, sprzedam tego Brana. I no, bo to też mogę sprzedać, tak prawdę powiedziawszy. I to też mogę sprzedać. Niczego nie przyda. Kolejny zadowolony. Możemy zrobić tak. I możemy zrobić tak. I możemy zrobić teraz. Tak. I tak. Też mi się to sprzedać. Masz tu trochę złota za tu dać spore bufy. Raz jeszcze. Może nie jest to najsilniejszy stronnik. Raz jeszcze. Ale dasz siebie wszystko. Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota. I dorzucić ją. 11/83. Not bad. Tego możemy dać na tyły. Nawet tutaj. No, może być. Tylko ten Murloc, kurde, jeden, no, come on. Bestia, Murloc, Smog. Brakuje mecha, ale tam whatever. Jakbym trafiał częściej tego Murloca, co odkrywa Murloca, to w tym setupie z Branem, to mogę za tak pobufować te Murloki całkiem porządnie. No, tylko teraz tak z łaski swojej nie przegrajmy. I powiem, że jest spoko. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Buf, tragiczny. Gorszy z możliwych targetów. Homio Denzotta, no nie jest to spełnienie moich marzeń, tego jestem w 100% pewien. Chyba GG. Myślę, że sam demon to wygrywa. Dobra. Jest dobrze. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Buf. Spory buf. Niech będzie. +2/+2. Nie. Yeah.
Brakuje mi golda, żeby kupić tych dwóch. No fuck. Aż miło się poprzyglądać, jak sobie planujesz. Świetne zagranie. Ciekawe, jak to się dalej potoczy. Odwróćmy się. No nie powiem, żeby to było specjalnie sprytne. Walczymy ze szczurem, który mnie tak obił. Zobaczymy, czy jestem w stanie go teraz pokonać. Czy nie jestem? Świetnie sobie radzisz. Perfekto. Ten bzyk idealnie tutaj wszedł. Nie ma co ukrywać. Mam złe przeczucie, jeżeli chodzi o tą bestię. O, dostałem wreszcie Murloka. Jupi. Dobrze. Dobrze, idealnie, panie Mietku. Ogarniamy temacik. Naprawdę dobrze ci idzie. No może i mi dobrze idzie, tylko proszę o je. No dobra, no muszę to sprzedać. No i zrobimy tak. Wezmę tego chłopa. Nie będę cudował za bardzo. Po prostu stawimy sobie jakiegoś typa zagonią i to tyle. Oh my god. Dewuj, mieszanka stronników. A to może być ciężko. Chociaż na ten ma trochę tego, więc trochę jest w stanie przyjąć pasywek Dewuinga. Właśnie, on dostał już nerfa? Nie, jeszcze nie. Świetnie sobie radzisz. Świetnie sobie radzisz, chłopie. To było bolesne. To bardzo. No, te trochę makrele takie. Lekko niedorzeczne. I have bad feelings about this one. No to chyba byłoby na tyle.
Za dużo od Divine Shieldów dostały ryby, niestety. A szło tak dobrze. Gdybym trafił tego Murloka, na pewno poszłoby lepiej.